spotykamy się dzisiaj tutaj właściwie już tylko, żeby świętować dziesięciolecie firmy Aesthetic Concept. I można powiedzieć, że te 10 lat tak właściwie to tak przeleciało właściwie nie wiem kiedy. Można powiedzieć, że to i długo, i krótko. Wszystko w zależności od tego, co udało się zrobić. Ja osobiście jestem niezwykle dumna z tego, co udało się osiągnąć w firmie Aesthetic Concept. Przez te 10 lat, zaczynając właściwie od Aptosa tylko i wyłącznie, udało nam się zgromadzić w swoim portfolio już 9 marek, które uważam, że w świetnej formie są obecne na rynku. Dzięki Państwu oczywiście, naszym odbiorcom naszych produktów, udało mi się stworzyć 17-osobowy zespół, a zaczynałam sama. Także uważam, że jest to osobiste osiągnięcie, ale jest to wszystko dzięki Wam. Dzięki osobom, które na co dzień z nami współpracują, którzy są w firmie, którzy są w terenie, którzy są w biurze, którzy są w magazynie, którzy są po prostu w szkoleniach, wszędzie tam, gdzie zajmujemy się tymi działalnościami obecni. I bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo wiem, że to jest bardzo ciężka praca. Przygotowanie chociażby tego eventu to było bardzo duże wyzwanie i wiem, jak bardzo dział edukacji się tutaj mocno napracował, żeby spiąć każdy detal. Dziękuję wszystkim prelegentom, którzy wzięli udział dzisiaj w tym wydarzeniu, ale chciałabym przede wszystkim podziękować Państwu, naszym klientom, szkoleniowcom, którzy włożyli masę pracy w to, żeby wyedukować w pewnych zagadnieniach już 2000 osób. Szkoliliśmy przez 10 lat 2000 osób. Oczywiście niektórzy byli kilka razy, ale generalnie 2000 istnień przyszło do nas na szkolenia z różnych dziedzin, w większości oczywiście z Aptosa. I to, że jesteście z nami, to, że jesteście zachwyceni tymi markami, to, że się z nimi utożsamiacie, to, że macie z nimi fan, to, że chcecie się uczyć, to, że chcecie się rozwijać, to, że czujecie się z nami dobrze, poczytuję jako sukces. Dla mnie jest to bardzo ważne. Nie byłoby tego sukcesu bez paru ważnych oczywiście osób w tej całej historii. W pierwszej kolejności chciałabym podziękować firmie Aptos, panu doktorowi Marlenowi Sulamanidze. W pierwszej kolejności za jego ideę. Za ideę liftingu nićmi, która totalnie zrewolucjonizowała rynek chirurgii plastycznej wówczas, która dzięki niej na stałe zagościła w medycynie estetycznej, która dała nam niesamowite narzędzie do pracy, która nas zachwyca, która ma fenomenalny background naukowy, która daje nam poczucie, że możemy się utożsamiać z tymi metodami, z tymi technikami, z tymi produktami, bo za nimi stoi człowiek, który wie, jak to się robi, który wie, o czym mówi, a który przy tym jest niezwykle skromnym człowiekiem, uroczym, fantastycznym, wspaniałym, ciepłym, dobrym człowiekiem. I za to bardzo dziękujemy. To oczywiście nie tylko dr Marlen Sulamanidze, ale też jego fantastyczni synowie, nieodrodni, tacy sami, dr Konstanty Sulamanidze, dr George Sulamanidze, którego nie ma dzisiaj z nami. To są wszystkie osoby w firmie, które oddają bardzo dużo swojego serca po to, żeby nam ułatwić, żebyśmy chętniej chcieli poznać te wszystkie metody zabiegowe, żebyśmy czuli się z nimi komfortowo, żebyśmy się z nimi czuli komfortowo. I dla mnie jest to naprawdę niesamowite wsparcie. Ja po prostu lubię z nimi pracować jako ludźmi. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o polski rynek, to muszę osobiście podziękować pani dr Barbarze Walkiewicz-Cyrańskiej, bo to był pierwszy gest,
który został wykonany jakby w naszym stronę, szansa, która została nam stworzona, i to był pierwszy kongres, gdzie pani doktor Walkiewicz-Cyrańska w imieniu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych przyjęła nas w ostatniej sekundzie dosłownie, ponieważ my zaczęliśmy swoją pracę od stycznia 2013 roku, a już w marcu 2013 roku byliśmy na kongresie. I nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze te czasy, to były bardzo dawne czasy, bo już 10 lat temu, ale na ten kongres, ponieważ był to pierwsze nasze wystąpienie, pierwsza nasza obecność z Aptosem na rynku polskim, więc bardzo pragnęliśmy, żeby wystąpił ktoś z rodziny Sulamanidze. To były czasy niełatwe dla pozyskania wizy, szybkiej reakcji i tak dalej, a mówimy, ale musi wystąpić ktoś, kto będzie z rodziny Sulamanidze. I najpierw miała przyjechać jedna osoba, okazało się, nie dostała wizy. Druga osoba, nie, jakiś problem. Trzecia osoba stwierdziła, dobra, to ja przyjadę. Złamał rękę. I w ostatniej chwili, dosłownie na parę dni przed samym eventem, zgodziła się przyjechać pani doktor Olga Gazulina, którą pewnie większość z Państwa zna, a przynajmniej niektórzy. I doktor Olga, która przyjechała na wykład, stanęła po prostu na scenie i powiedziała, zdravствуй, Warszawa. I wszyscy zaczęli się śmiać i jak z głębokiego serca powiedziała, słuchajcie, ja lubię to robić, to ja robię tak, to robię tak, to po prostu przynosi mi super rezultaty, moi pacjenci są zachwyceni, dają mi tyle satysfakcji, po prostu ja to uwielbiam, ja to kocham. Wszyscy mówią, Boże, to musi być fantastyczne. W tym momencie 100 osób przyszło do naszego stoiska i zapisało się na kursy. Nie mogę powiedzieć, bo poczynając od marca 2013 roku do września 2014 roku praktycznie nie miałam wolnego weekendu. Ale to było warto. Dzięki temu bardzo dużo osób poznało te metody zabiegowe, zakochało się w tym i mogliśmy je stopniowo, systematycznie rozwijać. I chcę tutaj, a propos kursów, które organizowaliśmy, a pierwszy kurs zorganizowaliśmy już w lutym 2013 roku, czyli miesiąc po tym, jak uruchomiliśmy de facto firmę, to chciałabym wymienić dwie bardzo ważne osoby. Pierwsza osoba to jest pani doktor Ilona Osadowska, która jako... która jako pierwsza zapisała się na kurs w Polsce z Nici Aptos. Także jest to osoba, która najdłużej praktykuje Nici Aptos w całej Polsce. Rozumiem to doświadczenie i tę miłość, która pani ma dla Aptosa. Mam nadzieję, że nie słabnie. Jest mi niezwykle przyjemnie współpracować i bardzo dziękuję za ten gest. To był dla mnie taki duży power na samym początku, podczas tego procesu organizacji, kiedyś powiedział, ja chcę. To było ważne. Druga ważna osoba, która wtedy bardzo mi pomogła, to była pani doktor Beata Rajkowska z Łodzi. Doktor Beata Rajkowska pomagała mi tłumaczyć na medyczny język treści, które były zawarte w katalogach Aptosa, żeby to brzmiało tak medycznie, bo nie do końca jeszcze czułam ten temat, jak to powinno być nazwane. I u niej właśnie zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce szkolenie Aptos w lutym 2013 roku. Także również bardzo dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Nie mogła być dzisiaj z nami niestety, ale jest głęboko w moim sercu. Do dzisiaj współpracuje z nami, wykonuje zabiegi i mówi, że jak tylko troszkę zluzuje, bo cały czas jeszcze pracuje jako lekarz anestezjolog w szpitalu, to i w końcu zostanie trenerem, bo marzy o tym cały czas, ale czas po prostu nie pozwala jej na to, żeby podjąć takie wyzwanie. Kolejne lata to były oczywiście kolejne szkolenia z dr Olgą Gazuliną, aż do, tak jak wspominałam, września 2014 roku, kiedy to we wrześniu pani dr Jędrysik przeprowadziła pierwsze swoje szkolenie. Pierwsze szkolenie Aptos. A była na szkoleniu w sierpniu 2013 roku, a rok później we wrześniu razem z dr Iloną Osadowską, razem z Piotrem Kiewińskim i jeszcze była chyba jedna osoba, dobrze pamiętam? Wydaje mi się, że tak. Nie jestem pewna. W każdym bądź razie
te osoby zaczęły pracę z Nićmi Aptos i zaczęły już jako polscy trenerzy szkolić na rynku polskim, wspierać państwa swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, no i oczywiście rozwijać się dla państwa, ale państwo też rozwijając się motywujecie trenerów do ciągłej pracy i do ciągłego rozwoju. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie i mówiąc o tym zaangażowaniu, chciałabym mieć taką możliwość, żeby kilka osób docenić. Jak wiecie, edukacja w Aesthetic Concept jest bardzo ważnym aspektem. Stawiam duży nacisk na naukę, na edukację, bo sama lubię wiedzieć i wiem, że to jest też ważne dla państwa, żebyście państwo się czuli jakby dobrze z tymi markami, z metodami zabiegowymi, żebyście dobrze je rozumieli, żebyście byli z nimi zaprzyjaźnieni. I chciałabym przy tej okazji docenić pewne zaangażowanie również w naukę i tym samym pozwolić sobie na wskazanie na pierwszą kategorię, której będziemy sobie dzisiaj robić przyjemności, czyli będziemy wręczać nagrody. Nominacje trenerskie. Co roku mamy coś ważnego do zakomunikowania w tej dziedzinie i w tym roku chciałabym zakomunikować, że nowym trenerem w zespole Aptos zostaje pani dr Iwona Gołębiowska. Brawo! Wszystkiego najlepszego. Gratulacje. To duże zobowiązanie, także nie wiem, czy pani doktor wie, co robi, ale życzymy powodzenia. Wszystkiego najlepszego. To są osoby doświadczone, tak jak doktor Gołębiowska, ale mamy też młode talenty. I w tej kategorii młodych talentów chciałabym bardzo uprzejmie wręczyć nagrodę pewnej takiej młodej damie, bardzo zaangażowanej, bardzo świadomej, bardzo dobrze wyedukowanej, bardzo zaangażowanej, która robi dobrą robotę. To jest pani doktor Monika Kamińska. Brawo. Młodych talentów mamy trochę więcej. Jest taki jeden pan, który lubi niestandardowe strefy zabiegowe, ale jakże ważne. Możemy sobie tak kokieteryjnie powiedzieć, że de facto to jest ważne dla każdego. Ważne dla facetów, ale ważne dla kobiet. Doceniamy to, doktorze, co pan robi dla męskiej populacji, żebyśmy my, kobiety, czuły się dobrze. Zapraszam pana doktora Mateusza Kamińskiego, urologa. Nasz nowy młody talent. Wszystkiego najlepszego. I jeszcze jeden młody talent. Chcieliśmy również docenić wkład jednego młodego pana doktora. Jeszcze niedawno, naprawdę bardzo niedawno, niecały rok temu, miałam wykład w szkole i pan doktor zadawał mi bardzo dużo pytań. Był bardzo dociekliwy. Mam nadzieję, że sprostałam temu zadaniu i odpowiedziałam na wszystkie jego pytania. Męczył mnie okrutnie, ale myślę, że dałam radę. Rok później był już u nas na naszym spotkaniu Master of Aptos. I przepraszał mnie za to, że mnie tak męczył, ale że on tak naprawdę to on wszystko akceptuje i wierzy i rozumie, ale tak tylko chciał się jeszcze dopytać. Także dopytał się, przekonał się, utwierdził się w tym przekonaniu, podoba mu się. A teraz od niedawna jest również osobą, która wygrała grant Aptosa i pracuje nad swoimi własnymi metodami zabiegowymi w zupełnie nowych obszarach zabiegowych. Jest proktologiem ze specjalizacji
i pracuje nad właśnie tego typu wskazaniami z proktologii. Pokazał już pierwsze swoje wyniki prac, które wykonał na kadawerach podczas ostatniego kongresu Kolchida. Jest to doktor Jakub Krystian. Niestety nie mógłby dzisiaj z nami. W jego imieniu, brawa dla doktora, w jego imieniu odbierze nagrodę, przepraszam, że tak sobie pozwolę powiedzieć, Eluta, bo tak właśnie nazywa swojego opiekuna handlowego, panią Elę, pan doktor Jakub Krystian. Także dla Eluty bardzo proszę. Proszę przekazać doktorowi. Nie będzie jeszcze tak szybko końca tych nagród. Przechodzimy do osób, które dłużej są z nami, dłużej są z naszą marką, dłużej współpracują z Aesthetic Concept i które mają rzeczywiście sporo do powiedzenia w tej kwestii, które nie tylko mają wiedzę, ale mają też doświadczenie i pasję. I pierwszą osobą, która chciałabym zaprosić tutaj na scenę, która w tej kategorii otrzyma nagrodę wiedza, doświadczenie, pasja, jest właśnie doktor Ilona Osadowska. Zapraszam serdecznie. Chciałam bardzo podziękować swojej rodzinie Aptosa za mnóstwo miłych chwil, za naukę, za czas mi poświęcony i za ogromną życzliwość, którą zawsze nas otaczacie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tymczasem zapraszam na scenę jedną taką, ja nie wiem, czy ją znacie, taka osoba, taka niepozorna, taka subtelna, taka zawsze skromna, taka delikatna, ale taka zawsze z dużą cierpliwością, z dużą uwagą. Nie wiem, czy ją znacie. Ja ją znam. Doktor Bożena Jędrysik. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, a to ja nie wolę robić, zawsze mówię, niż mówić, bo co z mówieniem to mi nie za bardzo wychodzi na takich uroczystościach. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję oczywiście całej rodzinie Aptos, bo ja się czuję z wami bardzo związana. Trudno mi powiedzieć, tak jak mówię, nie za bardzo umiem wyrażać swoje emocje. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, za możliwość kształcenia, za możliwość tego, że mogę z wami przebywać, że zawsze spotykam się z bardzo wielką życzliwością. Ja dziękuję wszystkim moim uczniom, bo trochę ich tutaj jest. Bardzo dziękuję, że macie do mnie zaufanie, że zwracacie się do mnie nie tylko ze swoimi osiągnięciami, ale też o kłopotami, bo to też świadczy o tym, że lubicie mieć ze mną kontakt i w dobrych, i w złych momentach. I ja za wszystko bardzo dziękuję. A my dziękujemy doktor Jędrysik. Tymczasem zapraszam na scenę osobę, która też miała z nami pierwszy kontakt w 2013 roku. Na początku jeszcze nie do końca to poczuła. Tak się prześliznęła trochę. Trochę wiedziała, trochę jeszcze mówi, nie, to nie jest ten moment, może jeszcze chwilę. Ale potem rozwinęła skrzydła niesamowicie. Doktor Ewa Rybicka, zapraszam. Bardzo dziękuję, Renatko, bardzo dziękuję za to cenienie i za to, że mogę być z wami. Dziękujemy bardzo.
taka osoba jeszcze jedna i jeszcze jest takich wielu osób, ale ta osoba jest taka delikatna, taka gdzieś tam powiedzmy na południu Polski, gdzieś w jakimś narożniku, zupełnie nie wiadomo gdzie, ale nie wiedzieć czemu, tak się zakochała w tym aptosie, że wszystkie zabiegi umie robić, we wszystkich zabiegach umie kształcić, ma do tego absolutną pasję, robi to świetnie, świetnie to komunikuje w mediach, po prostu zna się na tym, a my cieszymy się, że możemy czerpać z wiedzy takich osób, które się znają. Doktor Marzena Grat, zapraszam. Dziękuję serdecznie za takie docenienie tego skrawka, tym Polski południowo-wschodniej. No, że zostałam zauważona i bardzo się cieszę, że mogę pracować z aptosem. Rzeczywiście jest to moja miłość. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jest jeszcze ktoś, kto jest bardzo młody, a już ma pasję, już ma wiedzę i nawet można powiedzieć, że już ma doświadczenie, mimo że praktykuje od niedawna. Jest to osoba, która miała dobrego nauczyciela, który też ją zauważył i powiedział, ta dziewczyna ma dobrą rękę, da radę, ona potrafi, w nią należy inwestować, jej się uda, ona jest zaangażowana, jej to po prostu dobrze wychodzi. Martyna Buchalska, zapraszam. Tak więc przede wszystkim chciałam podziękować mojej wspaniałej nauczycielce, pani doktor Jędrysik, bez której na pewno by mnie tutaj nie było. Wszystko, co umiem, nauczyłam się od pani doktor. I dziękuję wszystkim tak naprawdę trenerom za bardzo miłą atmosferę. Zawsze wiem, że mogę liczyć na ich wiedzę i doświadczenie. I również Eli za bardzo miłą atmosferę zawsze na szkoleniach i za to, że dodaje mi cierpliwości. Dziękuję bardzo. Są takie osoby, które lubią często wchodzić na podium, a na pewno mają podstawy. I w zakresie wiedza, doświadczenie i pasja chciałabym wyróżnić dzisiejszego wieczoru dr Iwonę Gołębiowską. Ta dziewczyna ma pasję niewątpliwie. Zapraszam. Żeby nie było, że tylko same kobiety. Mamy też mężczyzn. Twardych chirurgów, którzy wiedzą, co robią. Wiedzą, że jak to rozetną i tego tam nie ma, to znaczy, że tego tam nie ma i nikim nie będzie mówił, że to tam jest. Chirurgów, którzy mają pewną rękę, którzy mają doświadczenie, którzy się nie boją, którzy wiedzą, jak to się robi. Ale mimo to potrafią zrozumieć potrzeby takiego młodego lekarza, który nie ma doświadczenia, któremu jeszcze nie wychodzi i który się boi, że mu nie wyjdzie i który boi się, że nie wiem, czy go dobrze ocenią, jak będzie miał swoje pierwsze wystąpienie, ale ten człowiek ma tę cierpliwość i mimo to, że ma za sobą poważne chirurgiczne doświadczenia, to mimo to ma sporo cierpliwości i takiej empatii i wprowadza przyjazną, wesołą atmosferę w trakcie szkoleń. Jest to Włodzimierz Rosiński. Bardzo dziękuję za docenienie i za podkreślenie, że
właśnie potrafię też być przyjazny na tych szkoleniach, nie tylko krzyczę. I zapraszam, jak ktoś będzie miał ochotę skorzystać z mojego doświadczenia i wiedzy. Dziękuję bardzo. Jest taki człowiek na tej sali, mężczyzna, młody, ale jak już się do czegoś zapali, to zawsze robi to przemysłowo. Jak już coś mu się spodoba, to po prostu wydaje mi się, że po prostu całą populację przerabia, bo widzi wszędzie wskazania, bo czuje, że mu się uda, że wie, że to będzie dobre dla tego pacjenta. I wtedy bardzo mocno się angażuje, chce to dogłębnie poznać i chce maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości. Ciągle ma dużo pytań, ciągle znajduje odpowiedzi, tworzą się nowe możliwości, bo im więcej pacjentów, im więcej tego typu zagadnień, tym więcej pojawia się pytań. Jak zawsze na szkoleniu przyjmujemy wszystko po prostu tak, jak nam podają, a potem mierzymy się z rzeczywistością, spotykamy się z pacjentem i się okazuje, zaraz, ale to nie tak, nie wiem, o kurczę, jak to było, ale dlaczego? Nie, to chyba tak nie działa. To normalne. Wtedy wracacie z pytaniami i wtedy ta wiedza naprawdę ma szansę się pogłębić. A to jest człowiek, który lubi wiedzieć i doceniamy go za to. Wiedza, doświadczenie, pasja. Zapraszamy dr Michał Kaniowski. Dziękuję bardzo za docenienie, uznanie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być też częścią rodziny Aptos, współpracować z Państwem, mieć okazję uczestniczyć w fantastycznych szkoleniach merytorycznych, które zawsze są jakąś inspiracją i pasją do próby też nowych zabiegów, często poza wskazaniami, i wymieniać też doświadczenia z masą moich koleżanek i kolegów, które są na tej sali, i wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dziękuję Pani Renato. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tak. Teraz postawiliśmy na facetów. Doktor nauk medycznych, niby niepozorny, młody, ambitny biznesmen z dobrym wyczuciem rynku, z dobrym wyczuciem pacjenta. To taka osoba, która musi mieć otwarty umysł, żeby z poziomu ginekologa być specjalistą w korekcji nosa. Zapraszam, dr Marcin Nylec. Dziękuję za docenienie, dziękuję całej rodzinie Aptos, w szczególności pani doktor Bożenie Jędrysik, bo to ona mnie najwięcej nauczyła. No i tobie też, Renata, bo ty mnie na początku wciągnęłaś to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, gratulacje. Tak, to taki znowu mężczyzna. Nie wiem, czy jestem tendencyjna. Lubię facetów, no coś, nie będę ukrywać. W każdym bądź razie bardzo taki przyjemny pan. Zawsze bardzo subtelny, zawsze bardzo elokwentny, nigdy nerwowy, przystojny. Pamiętam, jak pojawił się u nas na kursie Aptos i to był kurs, pierwszy kurs, na którym był, to był kurs, który prowadziła dr Marlen Sulamanidze w marcu 2013 roku, także już 10 lat z nami, później jeszcze na innych kursach, ale pamiętam, że był taki jeden kurs bardzo specjalistyczny pod pewnym względem. Prowadziła go dr Olga Gazulina, która również docenia płeć przeciwną. I na tym kursie było trzech niesamowitych dżentelmenów. Długo jeszcze wspominałyśmy ten kurs. Chciała ze wszystkimi robić zdjęcia, nie mogła się skupić w ogóle na prowadzeniu tego kursu.
No ale cóż, jak jest taki przystojny mężczyzna, to czasami ciężko się powstrzymać najwidoczniej. W każdym bądź razie nie w tej kategorii wręczamy nagrodę, tylko w kategorii wiedza, doświadczenie i pasja dla doktora Piotra Zawodnego, który jest z nami już 10 lat, ale niestety nie może być dzisiaj z nami. Ma ważne sprawy rodzinne. Wręczymy tę nagrodę niewątpliwie. Zapraszam Martę Latuszewską, żeby odebrała nagrodę. Marto, proszę przekazać doktorowi. Dziękuję serdecznie. Na pewno jest wiele osób na tej sali, które należałoby docenić w tej kategorii wiedza, doświadczenie i pasja. Każdy z was ma pasję, bo gdyby nie miał pasji, to by tutaj nie był. Doświadczenie różne, ktoś mniejsze, ktoś większe, nad tym się pracuje latami. Wiedza też przychodzi z czasem. Jeżeli ktoś ma pęd do wiedzy, to zawsze się nauczy, bo samo szkolenie nigdy nie jest wystarczające. Trzeba mieć zawsze pęd do rozwoju, do nauki. A w tej chwili chciałabym zmienić kategorię. I szczególnie wskazać na tym razem na gabinety, które z nami współpracują i które zaufały nam bardzo mocno i które współpracują z nami w zakresie wielu marek, które mamy w swojej ofercie. Ktoś, kto zna mnie trochę dłużej, wie, że my z reguły łatwych marek nie wybieramy. Ja z założenia lubię wyzwania, ale to zawsze procentuję, bo one zawsze niosą za sobą coś bardzo wyjątkowego. I chciałabym jako pierwszą klinikę nagrodzić IKA Klinik za pracę na czterech markach. Zapraszam serdecznie dr Karaszewską Iwonę po odbiór nagrody. Gratulacje. Dziękuję za zaufanie. Bardzo dziękuję. Wprawdzie klinikę mam 2 lata, ale z marką Renaty to już od wielu lat faktycznie. Serdecznie dziękuję i dziękuję Bożence, że mnie nauczyła nici. Dziękuję Marlenowi, bo od niego się bardzo dużo nauczyłam i wszystkim przedstawicielom, z którymi miałam, szczególnie teraz Eli. Dziękuję. W ramach gabinetów partnerskich, do których mamy szczególne zaufanie i które nam zaufały, chciałam również zaprosić gabinet Venomed i panią Marię. Ja myślę, że ktoś, kto był kiedykolwiek w życiu na kursie Aptosa u dr Bożeny Jędrysik, to doskonale zdaje sobie sprawę, kim jest Maria. Maria jest po prostu najważniejsza na sali. Ale Maria nie tylko asystuje dr Bożence i doskonale wie, co znaczy wystawiona ręka w danej sekundzie. Ona po prostu to wie, nas to fascynuje od lat, jak ona to robi. Ale do tego jest to kobieta, która w tym gabinecie naprawdę robi wszystko. Jest niesamowicie uzdolniona, a przy tym ma taki humor, że naprawdę brzuchy pękają. I dziękujemy za rozluźnianie atmosfery na kursach i dziękujemy za pracę na wszystkich naszych pozostałych markach. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Tak, to kolejny gabinet, który pracuje na wielu naszych markach i z dużym zaangażowaniem i ma świetny zespół, który doskonale orientuje się we wszystkich procedurach zabiegowych. I to ogromny zaszczyt, że mogę jeszcze raz na podium zaprosić w imieniu całego zespołu Kaniowscy Klinik pana doktora Michała Kaniowskiego po odbiór nagrody.
Wspominaliśmy już tutaj dzisiaj i wywoływaliśmy wielokrotnie panią dr Iwonę Gołębioską. I pani dr Iwona Gołębioska, jak wiemy, już została nominowana na trenera, dostała nagrodę Wiedza, Doświadczenia, Pasja, ale jest też pewnym elementem łączącym pomiędzy różnymi gabinetami. Pani dr Iwona Gołębioska ma, myślę, przyjemność pracować dla ważnej dla nas również kliniki La Perla. I chciałabym w tym momencie wręczyć nagrodę dla kliniki La Perla jako gabinetu partnerskiego w ręce Kaliny Bensiry. Zapraszam. Nie byłabym sobą, proszę Państwa, gdybym nie zabrała Renacie mikrofonu. Bardzo dziękuję za to, że tu jestem. Dziękuję za przyjęcie nas do grona rodziny Aptos. Ja się wstrzeliłam tutaj absolutnie na plecach Iwony. Nie ulega wątpliwości. A dlaczego Iwony? Dlatego, że przez wiele lat żeśmy rozmawiały z Renatą o niciach Aptos i nie było ich w La Perlach. Dlaczego? Dlatego, że nie było właściwego lekarza. Ja uważam, że jest to zabieg dosyć trudny. Ja, jak wiecie, nie jestem lekarzem, a ci, co nie wiecie, to już wiecie. Ja w buty lekarza nigdy nie wchodzę, ale w klinikach La Perla musi być bezpiecznie i dla nas renoma, którą mamy taką, jaką mamy od 25 lat, no jest między innymi dlatego tego, że naprawdę bardzo dbamy o jakość naszych usług. A mając na pokładzie Iwonę Gołębiowską, a w ślad za nią wymienionego również tutaj dzisiaj Jakuba Krystiana, który poleciał się uczyć do Włoch, dlatego go tutaj nie ma, ja jestem pewna, że nasi pacjenci będą mieli dobrze te zabiegi wykonane. Staram się też propagować tą technikę i umiejętności pośród pozostałego grona naszych lekarzy. I powiem tak, nie wszyscy się nadają, no ale trzeba oddać Bogu co boskie, z pokorą do tego podchodzić, no i dbać o tych najlepszych zdecydowanie i po raz kolejny wymienić Iwonę Gołębiowską. Dziękuję Ci, Iwona. I dziękuję, Renato, za to, że tu jestem. Wspominaliśmy już dzisiaj, że to Podkarpacie to jest jakoś dziwnie aktywne. Śmieję się, że dziwnie, bo wcale nie dziwnie, bo jak ktoś jest zaangażowany, to niezależnie czy w Lublińcu, czy w Rzeszowie, to zawsze znajdzie klientelę. I jak czasami Państwo mówicie, a nie, nie, u mnie to nie ma takiego klienta, nie, nie, taki pacjent to do mnie nie przychodzi. Przychodzi, tylko pytanie, czy wy umiecie z nim rozmawiać, czy umiecie poświęcić mu czas, wyjaśnić wszystko i przekonać, bo jak w coś wierzycie, to na pewno go przekonacie. Chciałabym oddać tę nagrodę i podziękować za współpracę. IP Clinic oddaje nagrodę w ręce dr Marzeny Grat, która pracuje również w IP Clinic. Dziękuję pięknie w imieniu IP Clinic. Krótko i na temat. Dziękujemy bardzo. Jak wiecie Państwo, wiele jest takich elementów wspólnych. Często lekarze pracują w różnych miejscach, przemieszczają się, przyczyniają się do rozwoju danej kliniki, potem przechodzą na swoje. Bardzo różne są koleje losu. W tej chwili chciałabym wymienić klinikę i pana doktora, który był osobiście u nas na kursie wiele lat temu i między innymi należał do tej trójcy, która zawróciła dr Oldze Galzulinie w głowie. A tym razem chciałabym wręczyć to podziękowanie dla kliniki, którą stworzył i która pracuje na wielu naszych markach. To jest klinika Pawlikowski. Nie wiem, czy dr Pawlikowski już dojechał. Wiem, że miał dzisiaj jeszcze jakieś szkolenie. Jeśli się nie udało, to zapraszam znowu Elę po odbiór nagrody dla kliniki Pawlikowski. Wiele by mówić, ale chyba żadne słowa nie oddadzą tak naprawdę tego, czego wszyscy doświadczamy na co dzień. Tego poziomu zaangażowania, tego poziomu dobroci, tego poziomu
skromności, tego poziomu wiedzy, tego poziomu doświadczenia, tej pasji, tego zaufania, jakie jest kreowane, tego zaangażowania w pacjenta, tego zaangażowania również w pacjentów, którzy nie płacą, którzy mają problem, którzy mają asymetrię twarzy, która zupełnie nie wynika z jakichś widzimisię czy jakichś zupełnie przypadkowych, powiedzmy, nie wiem, nieudanych procedur estetycznych, ale to są osoby, które przeszły różnego typu poważne traumy, a które potrzebują wsparcia. I chciałabym w tej chwili wręczyć nagrodę dla wyjątkowej osoby, zupełnie indywidualnej w związku z tą wyjątkowością kategorii. Jest to taka osoba, która w pełni, absolutnie w moim przekonaniu, zasługuje na to miano, która przyczyniła się do wykształcenia ogromnej ilości tutaj lekarzy znajdujących się na sali w takim czy innym momencie ich edukacji, która mimo, że posiada niesamowitą wiedzę, to w dalszym ciągu pragnie się edukować, która jak coś ją zastanawia, to będzie drążyć do bólu, aż ustali, aż będzie wiedzieć, aż będzie mogła odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. I chciałabym tę nagrodę właśnie oddać w ręce takiej osoby. To jest taka osoba, którą na pewno znacie. I w kategorii, która jest bardzo wyjątkowa, w kategorii osobowość. Pani doktor Bożena Jędrysik. Już nie wiem, co powiedzieć. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Faktycznie Renatka wspomniała o tym, że leczę dzięki temu, że firma Aptos sponsoruje, znaczy przekazuje bezpłatne nici dla osób z porażeniem nerwu twarzowego. To jest mój ulubiony zabieg, jeżeli chodzi o pacjentów, którym wszywam nici. Daje mi... Znaczy ja się wtedy czuję takim prawdziwym lekarzem. No nie wiem, jak to państwu powiedzieć. Ja wtedy wiem, że ja tym ludziom pomagam. Pomagam, jeszcze raz podkreślam, dzięki hojności, dzięki dobroci firmy Aptos, która dedykuje te nici tym pacjentom. To są bardzo często osoby, których w życiu by nie było stać na zabieg jakikolwiek, no nawet na mezoterapię. Więc to, że oni dostają te nici bezpłatnie, ja z wielką radością ten zabieg wykonuję bezpłatnie, bo chciałabym powiedzieć, że inaczej, żeby państwo kiedyś zobaczyli twarze tych ludzi po zabiegu, jak oni przez kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat, patrząc w lustro, widzą asymetrię, widzą spojrzenia ludzi, którzy na nich patrzą, no różnie, albo z zaciekawieniem, albo ze strachem, albo niekiedy z obrzydzeniem, albo z różnymi takimi emocjami, bo tak właśnie mi podawali ci pacjenci. I potem po zabiegu nagle stają się symetryczni, no mniej lub więcej, bo nie zawsze można zrobić całkowitą symetrię. Jak oni mają łzy w oczach i dla nich, jak się patrzy na tych ludzi, to ja bym mogła 10 takich zabiegów za darmo zrobić, żeby zobaczyć, jacy oni są szczęśliwi. I no też dzięki mojej pracy, ale dzięki temu, że firma Aptos sponsoruje te nici dla tych pacjentów. Mam nadzieję, że będę mogła dalej im pomagać i mam nadzieję, że firma Aptos będzie, no jestem przekonana nawet, że nigdy mi nie odmówiła nici dla żadnego pacjenta, dla którego wniosek wysłałam. I jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu tych pacjentów dziękuję. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Mikrofon, a ty zostań. Мне выпала большая честь объявить вам победителя конкурса «Лучшая женщина», «Лучший руководитель», «Лучший друг». Это наша Рената.
Bardzo dziękuję. To wspaniałe uczucie mieć was wszystkich, mieć wasze uznanie. Hello, i móc z wami współpracować. I would like to say that I'm happy that today we have 10 years of partnership between Aptos and Aesthetic Concept. Together with Renata and Andrei, we started many years ago and we grow together on the markets. And nowadays, we are not just only a partners that working together to develop Aptos in Poland markets, but we are the best friends, having all this time period together. So I would like to say that today I'm happy to have such partners in that great country with that great trainers and doctors that are helping us to develop Aptos through the colleagues and our patients. And I'm sure we will have many years working together in future. Wish you all the best, Andrei and Renata. My dear friends, my dear colleagues, my dearest aesthetic concept, I want to congratulate you and us for our 10 years of big friendship and big work, a great work that you have done during these years. It's a big pleasure and we are really very happy that we have you in Poland. I remember 2015, my first visit in Warsaw, my first visit in Poland, a lot of great doctors, a lot of interesting training courses, and I know how hard workers you are, and you are doing really very, very great things every day. I'm really happy and I want to wish you all the best to you, to your companies, to your families and to all of us. I hope to see you soon. Dear Renata, dear Andrzej, have a good day. From the bottom of my heart, I would like to congratulate you on your work anniversary. It's hard to believe that 10 years has passed away. During this period, we had a lot of ups and a lot of downs, but we achieved and we shared a lot of love, respect and performance. One more time, I would like to express my gratitude toward you and your amazing team. And I hope that we will continue our fruitful cooperation in the future. Wish you all the best. And one more time, we are Aptos. Dear Aesthetic Concept, dear Andrei, dear Renata, I would like to thank you for these 10 years of interesting cooperation. Happy 10th anniversary. So here is our successful past, existing presence, and very promising future. Thank you. Thank you. Dziękuję bardzo. Bardzo, 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 bardzo. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Ja muszę powiedzieć jedno, że mam najpiękniejszy zespół, który ze mną współpracuje. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. Nie tylko bardzo kochane osoby, bardzo zaangażowane, które oddają bardzo dużo serca, ale też takie piękne. Naprawdę, uwielbiam ich. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Miłego wieczoru życzę, wspaniałej zabawy. Dziękuję serdecznie.